sami zabawa. Jak wygląda noc sylwestrowa w Kamiennej Górze, zorganizowana m.in. przez Centrum Kultury? Tak, to już po raz drugi gmina miejska z burmistrzem na czele organizują Sylwestra w Kamiennej Górze, po raz drugi właściwie. I wszystko się dobrze układa. Realizatorami jest Centrum Kultury, Muzeum Tkactwa, Miejskie Centrum Kultury Fizycznej i udało nam się ustawić fajną strefę tutaj na płycie rynku. Gra muzyka, sporo ludzi, fajna pogoda. W tamtym roku było troszkę mniej osób, w tym roku więcej, a więc rośnie tradycja. Buduje się tradycja spotkań sylwestrowych. Jedno mnie strasznie cieszy, bo sporo dzieciaków na spacerach z rodzicami. Fajnie, bo nie w domu. Wiadomo, że czekają na godzinę 12, a tutaj raptem taka niespodzianka musiała przyjść do rynku, kolorowo, pięknie. Na razie DJ na scenie ze swoją muzyką. Za chwilę gwiazda programu, specjalnie zaproszony międzynarodowy zespół Babylon, który zagra covery znakomicie zespołu Bonnie M. Będziemy się świetnie bawić. Potem życzenia burmistrza i zabawa do pierwszej. Będzie fajnie. Myślę, że to ważna impreza, która powinna być na stałe do kalendarza. Troszkę zawsze mam takiego Pietra małego, kiedy jest 24 i zaczyna się strzelanie, że bezpiecznie. I te wszystkie apele i burmistrza i nas wszystkich, żeby nie straszyć zwierząt i jak najmniej strzelać, może odniosą skutek. Przede wszystkim, żeby się nic nie wydarzyło złego, chyba się nie wydarzy na pewno. Ważne jest to, że w tej chwili zabawa się rozkręca i będzie na pewno za godzinę, tu będzie no petarda, jak będzie zespół na scenie. Jest fajnie. No właśnie, ten zespół Babylon to jest kapela, którą znamy z Greenwater Festival. Tak, oni już byli w Kamiennej Górze, występowali na festiwalu Greenwater Festival z dużym sukcesem. Wykonują chyba najlepiej w Polsce, jeżeli chodzi o covery Bonnie M. Zespół międzynarodowy. Jest tam kilku Afrykanów, którzy w Polsce od kilku lat, również Polacy. Zresztą no, ten show jest znakomity i mieliśmy okazję ich podziwiać na Dniach Kamiennej Góry. A dzisiaj pasują doskonale, bo jest zimno, a muzyka Bonnie M rozgrzeje nas do czerwoności na pewno. A teraz koncert wieczoru, gwiazda wieczoru, zespół Babylon. Przemierzają nasz kraj od kilku lat, ta grupa międzynarodowa przemierza nasz kraj od kilku lat z ogromnym powodzeniem i sukcesami. Nikt w tym kraju tak pięknie nie interpretuje piosenek Bonnie M, kapeli, która stworzyła nieprawdopodobną ilość cudownych przebojów i one wszystkie dzisiaj będą podane jak na tacy. Bawcie się, będzie cudownie. Przywitajcie ją oklaskami Babylon! Hello! Hello! Witamy gorąco, jesteście? Może pan Sadalik zesłyszał jeszcze raz. Jesteście Kamienna Góra? Ja teraz słyszałem, teraz było słychać. Jest fajnie, że jesteście, jest super, proszę państwo. Zapraszam tutaj bliżej. Za chwilę będzie nowy rok, Chodźcie bliżej, proszę państwo. Miłe zabawy, bawcie się tam z nami. Chodźcie bliżej. Kamienna Góra. Bardzo dobrze, chodźcie. Super. Pioneczki. Piąteczka. Kamienna Góra, lecimy. Babylonki. Dobry wieczór. Jesteście już wszyscy, czy jeszcze was kilku dojdzie? Dojdą, dobra. To zaczniemy może bez nich, co? Górą, lewa, prawa, lewa teraz tekst. Hooray, it's a holiday. A w końcu mamy wolne od świąt praktycznie, w związku z tym nic się nie stanie, jak pośpiewamy o wakacjach. Cała Kamienna Góra podskakuje! Take me there, you lady first.
dyrektor życzyłby Kamiennogórzanom w przyszłym roku? Życzyłbym jednego, żeby 2020 rok był, jeśli chodzi o ilość, idę po swojej linii, po linii Domu Kultury, żeby ta ilość imprez, koncertów, spektakli, spotkań wspólnych na niwie kulturalnej była jak największa. To oczywiście w rękach burmistrza, radnych i również placówek instytucji kultury. Wszyscy jesteśmy bardzo chętni do tego, żeby to realizować. Cieszę się ogromnie z tego, że w 2019 roku rynek udało się tak zaktywizować dzięki projektowi Cztery Pory Rynku, dodatkowych imprez koncertowych organizowanych wspólnie z burmistrzem i Centrum Kultury, bo teraz ilość urządzeń, które posiadamy, które służą do organizacji kiermaszu, czy jakby zabudowania pewnymi rekwizytami rynek jest na tyle dużo, że no, jesteśmy w stanie zbudować w rynku świetne, fajne, wesołe miasteczko z muzyką i ze sceną i mam nadzieję, że w 2020 roku tego nie zabraknie. Taka jest również, to również obiecał burmistrz. My jesteśmy chętni, gotowi do pracy, scenariusze się piszą i to będzie piękny, mam nadzieję, 2020 rok również pod względem imprez. Oby tak było.